Cześć, z tej strony Marta Potoczek z bloga Leniwa Niedziela. Słuchajcie, mamy prawie tak lato, jeszcze nie mamy połowy wakacji, ale to jest ten czas, kiedy biorę się za letnią pielęgnację trawnika. Ostatnio w wideo o tym, jakie prace wykonać w lipcu, powiedziałam Wam, że zrobię osobne wideo i pokażę Wam, jak przycinam brzegi trawnika, jak się nim zajmuję. My teraz mamy te roboty, więc trochę ta nasza pielęgnacja się zmieniła. Pokażę Wam też, jak ten trawnik nawożę i opowiem wszystko, co tam z nim robię, żeby wyglądał pięknie do końca sezonu. Zapraszam na ten odcinek. Ostatnio mieliśmy upały, ale to takie upały, że dawno takich nie było. U nas w pewnym momencie było 38 stopni. Nie wiem jak Wy, ale ja, kiedy jest tak gorąco, zupełnie nie nadaję się do prac ogrodowych. Także teraz z radością przyjąłem chwilę ochłodzenia. Wiem, że mogę ruszyć do ogrodu i rozpoczęłam prace takie porządkowe letnie. Co oznacza, że wycinam bardzo dużo bylin. Bylin, które właśnie na trawnik mi wyrastają. Przycięłam wczoraj kocimiętki wszystkie. Przycięłam też szałwie. Kocimiętki jednak pokładały mi się na trawnik, leżały na nim i robot dojeżdżał tylko do kocimiętek, przycinał, natomiast nie był w stanie dojechać do końca trawnika, bo on sobie całkiem dobrze radzi z tymi brzegami pod warunkiem, że te rośliny nie wpływają nam. Natomiast też przy cięciu robi się sporo bałaganu, sporo leci z tych bylin na trawnik. Też mamy już z powodu upałów z brzusz zaczęło lecieć nam sporo liści, no i oczywiście zaczęły się gwiazdki, wiecie jak ja je uwielbiam, no ale to oznacza, że trawnik jest zaśmiecony. Robot tego nie zbierze, robot tylko tnie trawę, ją rozrzuca, natomiast to wszystko, co spada na trawnik, trzeba zebrać kosiarką. My mamy tak, że trawnik na zewnątrz, taki, tam nie mamy oczywiście robota, trzeba tę trawę kosić regularnie. Ja cały czas zapominam, bo słuchajcie, roboty jeżdżą, robią robotę, wychodzicie, trawa jest niziutka. Jedyne, co można zobaczyć, to właśnie, że leżą te listki i często zapominam o tym trawniku frontowym. Także dzisiaj biorę się za wszystkie te przestrzenie zielone, biorę się za przycinanie brzegów trawnika, bo wiadomo, trawnik jak rośnie, on wypuszcza takie wąsy, które wchodzą nam na rabaty. Ja lubię, żeby były takie ładne kanciki, także pokażę Wam, jak te brzegi przytnę. Posprzątamy potem cały trawnik, pokażę Wam, jak go nawożę i opowiem, co można z nim robić, żeby świetnie wyglądał do końca sezonu. W tym roku pojawiły się u nas nowe sprzęty do trawnika, bo ja Wam na relacjach na Instagramie pokazywałam moją kosiarkę. Słuchajcie, moja kosiarka miała 15 lat i tak już przerdzewiała ta obudowa, że jak kosiłam trawę, to był wyrzut trawy boczny, ale z rdzewiałą dziurą. I w tym roku chcieliśmy kosiarkę zmienić. Dla mnie bardzo istotne było to, żeby ta kosiarka naprawdę zasysała wszystko bardzo porządnie. Ta moja kosiarka właśnie miała taki problem, że jak było tej trawy za dużo, to ona tak pluła tym wszystkim, zostawiała to na ziemi. To było dla mnie najistotniejsze, żeby było naprawdę świetne zasysanie. I ten model, który tutaj mam, od razu Wam go pokażę. Robi to po prostu genialnie. Nie chciałam już mieć kosiarki spalinowej, ze względu w sumie na środowisko. Zależało mi na tym, żeby mieć kosiarkę akumulatorową. Ona jest dużo bardziej cicha. Można tę samą baterię można wykorzystać do wszystkich pozostałych sprzętów, czyli jak mamy nożyce, jak mamy właśnie podkaszarkę, czy jakiekolwiek inne sprzęty z marki Husqvarna, to możemy sobie te baterie przekładać. I tak naprawdę ona się ładuje w domu, jaki sprzęt chcemy użyć, to używamy. Mamy te baterie dwie, gdybyśmy na przykład z Michałem chcieli podziałać wspólnie. Jeden z najlepszych patentów w tej kosiarce, słuchajcie, w naszej poprzedniej, żeby obniżyć wysokość koszenia, to były takie tutaj cykcaki, trzeba było je przekładać. Po 15 latach do myślacie się, że wszystko było zardzewiałe i zmienienie wysokości koszenia to był jeden wielki koszmar. Tutaj jest rączka, którą po prostu unosimy, obniżamy i to jest wszystko. Nie trzeba przy każdym kółku stawiać osobno. Jest to wyjątkowo wygodne i uważam, że to jest największy, po prostu najwspanialszy patent, bo ja tyle razy miałam, także prawie, że wyłamywałam te moje kółka w tej starej, żeby to przestawić, także to jest super. No i tak naprawdę świetnie się jeździ. Ona ma jeszcze, moja poprzednia nie miała tego takiego elementu, który pozwala Wam pchać kosiarkę. Wydawało mi się, że taka jestem silna i bez problemu sobie z tym poradzę, ale słuchajcie, okazało się, że ja zawsze, my mamy żwir na ścieżkach i jak przejeżdżałam pomiędzy trawnikami żwirem, to po prostu bardzo często w tym żwirku się kopałam, bo kosiarka była ciężka. Tutaj natomiast ten element taki samojezdny, który się naciska, ona sama jedzie po żwirku, idzie jak po masełku po prostu, także to jest też bardzo, bardzo fajny patent. Kosiarki nazwa oczywiście jest, to jest bardzo dużo literek, więc ja Wam przeczytam, bo ja wiem, że ona jest pomarańczowa. I ten model nazywa się LC347 małe IVX, długa nazwa, nazwijmy ją Zosia.
będzie łatwiej. Ja wiem, że pomarańczowa. I najważniejsze jest dla mnie, że właśnie tak super wszystko wciąga. Wiecie, u nas jak są te gwiazdki, potem są liście. Robot robotem, ale potem to wszystko trzeba będzie posprzątać. Ja wiem, że jesień już niedługo przyjdzie i ona się świetnie sprawdzi. Bardzo duży jest ten kosz, naprawdę ciężki. Jak czasami tę trawę niosę, jak on się wypełni, bardzo dużo tej trawy wchodzi. Nie ma tego biegania z koszem. Czasami w tej starej to było 8 koszy, a tutaj mieszcza się tak naprawdę w 3 przy takim naprawdę porządnym koszeniu. Tutaj pod klapką mamy miejsce na baterię. Baterię bardzo łatwo się wyciąga, po prostu bierzecie ją i możecie ją przełożyć do dowolnego sprzętu. Mogą tutaj być 2 baterie, ale już z tych moich doświadczeń od początku sezonu wynika, że na jednej baterii jestem w stanie skosić 2 razy trawnik. Także tę naszą przestrzeń to jest kilkaset metrów, nie wiem ile dokładnie. No nie mamy tego trawnika naprawdę dużego, bo ja chcę mieć więcej rabat, natomiast bardzo lubię mieć chociaż ten mały kawałek taki zielony, bo on fajnie, wydaje mi się, że to fajnie się razem komponuje. Ale nie będziemy zaczynać od kosiarki. Ja biorę sobie moją baterię i przykładam ją do podkaszarki. Słuchajcie, to jest podkaszarka, którą można przycinać brzegi trawnika, co jest po prostu super. Ona ma specjalne kółeczko. Jedziecie sobie po prostu przy brzegu trawnika i ona wycina Wam idealny kancik. To jest to, czego im było trzeba, bo wiecie, że ja zawsze trawę cięłam tym takim półksiężycem. Natomiast wiosną chcę to ciągle robić, bo to też dobrze wycina korzenie traw. Natomiast te wąsy w ciągu sezonu to jest po prostu 1/8 pracy. Jedziecie po prostu wokół i macie wszystkie kanciki przycięte. Słuchajcie, podkaszarka nie wygląda jak normalna podkaszarka, ale ma kółeczko. I jak sobie to kółeczko ustawimy dokładnie na brzegu trawnika, to przejeżdżamy i po prostu jest idealny kancik przycinany. Ja po prostu jak pierwszy raz ją odpaliliśmy, to po prostu pomyślałam sobie, jejku. Normalnie moment i wszystko zrobione. Ja uwielbiam dobrze przycięte kanty trawnika, dlatego że rabaty wyglądają od razu o niebo czyście. Ja nie wiem, czy to jest efekt właśnie tego, że on jest tak ładnie przycięty. Jest wrażenie od razu porządku, wyglądek w takich, wiecie, klasycznych angielskich ogrodach. Uwielbiam ten efekt. Ruszam po okulary, bo pamiętajcie, zawsze przy używaniu takiego sprzętu zawsze leci trochę tego wszystkiego wokół. Trzeba chronić oczy i naprawdę uważać, żeby nie stała nam się krzywda. Także bezpieczeństwo numer 1, a ja oczywiście jak zwykle w moich fancy okularach, bo ciągle nie kupiłam sobie tych takich klasycznych, przezroczystych. Także będzie jak zwykle w stylu. Chwila, moment i kanty zrobione. Teraz tylko należy zebrać tę trawę, która jest oczywiście na rabacie, żeby było ładnie wysprzątane. Tę taką drobniejszą to spokojnie przejeżdżając kosiarką ona ją wciągnie. Natomiast tutaj już miałam parę takich, które wyszły mi poza obrys, także będę musiała podejść i ręcznie ją po prostu wyciągnąć. Ale to jest po prostu, gdybym ja to robiła ręcznie, to naprawdę byłoby dużo dłużej. Lecę i objeżdżam cały trawnik w kółko, a potem będziemy wszystko sprzątać. Dobra, słuchajcie, kończę kanty i za sekundkę biorę się za kosiarkę. Chcę zebrać wszystkie opadłe liście przed nawożeniem trawnika. Trawa skoszona, smachałam się trochę, ale super podziałać i teraz będziemy, jak już trawa jest całkowicie sprzątnięta, dlatego ją sprzątam, bo nie chcę, żeby nawóz rozsypywał mi się gdzieś, wiecie, po tych listkach, co leżą. Chcę, żeby było wszystko uprzątnięte i teraz będziemy brać się za nawożenie trawnika. Ciągle w tym okresie stosuję nawożenie azotowe. Ja stosuję je co mniej więcej 5-6 tygodni. Ostatnio, jak były takie upały, było 38 stopni, stwierdziłam, że nie będę rozsypywać nawozu. Nie chcę nawet ryzykować w momencie, kiedy jest tak bardzo gorąco, żeby on nawet chwilę leżał na trawie, żeby mi jej nie popalił. Także wstrzymałam się,
trawnik, jak już widzicie, ten kolor niestety nie jest taki piękny jak był, także już czas, żeby go nawieść i będę rozsiewać go tym moim siewnikiem, który jest siewnikiem wachlarzowym, dlatego że on fantastycznie ten nawóz rozsypuje, jest bardzo równomiernie, nie ma żadnych jakichś takich śladów. Oczywiście trawnik w niektórych miejscach wygląda gorzej, w niektórych lepiej. Tam, gdzie mamy go bardzo blisko brzóz, niestety jest tak, że brzoza, wiecie, ona zabiera bardzo dużo wody, także w trakcie upałów widać, że tam nie ma takiej zieleni, tam dużo szybciej dochodziło do przesuszeń niż tutaj, w tej części. Tamta część, która jest najniżej, jest najbardziej zielona, bo to im bliżej brzóz, tym ta zieleń jest dużo, dużo gorsza. Nie wiem, czy wy też tak macie, że jak sprzątniecie cały trawnik, od razu zaczęło wiać i lecą nowe listki. Klasyk gatunku, słuchajcie, to jest trochę tak, jak się myje samochód i potem zawsze jest deszcz. Niestety zaczęły się już gwiazdki. Ostatnio było pytanie na Instagramie, czy polecasz brzozę. No one są piękne, słuchajcie, ale śmiecą strasznie. Teraz rozpocznie się to lecenie tych gwiazdek, czyli tych takich, na początku były listki, potem to się zmienia w takie gwiazdki, które lecą i one są wszędzie. Także no niestety taki to jest urok z brzozami, w szczególności jak macie kilkadziesiąt, tak jak u nas widzicie, to cały czas wokół mnie leci. Ale wracając do naszego nawożenia, słuchajcie, to jest mój siewnik. W siewniku mam już nawóz, ten sam nawóz co zwykle. Ja wam jak zawsze zostawiam link do niego w opisie wideo. U mnie wychodzi tak, że taki cały siewnik wystarcza mi na ten trawnik tutaj i na ten trawnik na froncie. Czasami muszę troszeczkę dosypać. Pytaliście się, na jakim ja rozsiewam to ustawieniu. Ten mój siewnik ustawień ma, z tego co widzę, 15 i ja z reguły rozsiewam to na 4,5. I to jest wystarczająca ilość nawozu, nigdy mi nic nie popaliło. Ten siewnik to jest z koca, także to, ale każdy na pewno będzie inny. Musicie metodą prób i błędów sobie wypróbować. U mnie już od lat, bo ja mam go chyba, nie wiem, 8 lat sprawdza się właśnie to ustawienie. Także biorę się do pracy, jeżdżę po prostu tak, po prostu z takim ruchem, wiecie, w tej weftę, w tej weftę, w tej weftę, mniej więcej staram się, żeby to była ta sama trasa, żeby nie najeżdżać już na tą trasę, a on rozsiewa wachlarzowo, także sypię cały czas troszeczkę też po bokach. Tutaj w tym moim można sobie też zablokować, wybrać taką opcję, że nie sypię w jedną stronę. Dobra. Jadę, rozsiewam. U nas zaraz zbierać się będzie na deszcz i właśnie zawsze takie dni wybieram, żeby potem lunął deszcz, rozpuścił i ja nie będę musiała już podlewać trawnika. Słuchajcie, godzina pracy i ten kawałek trawnika został ogarnięty. Jedyna rzecz, która mi została, to chwasty, wiecie, który raz już to powtarzam, ale jak były takie upały, to nie można stosować tych środków powyżej pewnych temperatur, także czekałam, żeby się trochę ochłodziło i czekałam w sumie na ten moment, kiedy pojadę na wakacje, żebym nie musiała widzieć, jak to usycha, bo mi to strasznie denerwuje. Natomiast to, co tutaj się dzieje, jeżeli chodzi o jaskier rozłogowy i koniczynę, to jest po prostu więcej z tego niż trawy. Także w tym roku na pewno, w tym tygodniu zamierzam to zrobić i będziemy mieć ten temat też załatwiony. Tak naprawdę teraz tylko regularne podlewanie. No u nas, słuchajcie, mamy regularne podlewanie z nieba. My naprawdę kilkanaście razy w tym roku mieliśmy włączone podlewanie, a tak cały czas mamy po prostu ulewy. Dzisiaj też się właśnie szykuje. Dużo pytań przyszło od was, że macie problemy, ponieważ u was była susza. I co robić? No ja tak naprawdę, jeżeli ta susza się powtarza co roku, słuchajcie, pewnie lepiej nie będzie z tymi zmianami klimatycznymi, więc pewnie lepiej jest zredukować ilość trawnika do takiej ilości, jaka jest wam potrzebna. Może dzieciaki chcą pograć w piłkę, może wy lubicie mieć ten kawałek zielonego trawnika, a nareszcie rabat założyć takie rabaty, które są sucholubne, czyli dla roślin, które naprawdę przetrwają długi czas bez deszczu. To na pewno jest jakaś opcja. Dajcie mi znać, jak sobie wy radzicie. No u nas, wiecie, że ja dostaję, słuchajcie, deszczu za całą Polskę. Ja bym się bardzo z wami chciała podzielić. U nas po prostu deszcz pada zawsze, także ta trawa też na tym korzysta. Dajcie mi oczywiście znać, jak mają się wasze trawniki w tym roku. Jak u was jest? Pada u was deszcz, czy jednak macie suszę? Zobaczymy w komentarzach, jak to procentowo wygląda. Ja mam nadzieję, że już za tydzień trawnik tutaj będzie, buchnie zielenią i będzie pięknie wyglądał. Jeżeli dzisiejsze wideo wam się podobało, dajcie oczywiście kciuki w górę. Nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału i wciśnięciu dzwonka, żeby dostawać powiadomienia o nowych wideo, które pojawiają się we wtorki 9, w czwartki 16 i w niedzielę 9. Słuchajcie, ja pędzę, bo mam jeszcze frontowy trawnik i liczę na to, że zdążę przed deszczem. Do zobaczenia w następnym odcinku.